oczywiście jest moczet. To jest właśnie F-ka. Można ją poznać tylko po nogach, po numerze butów. To ja. Meczet, w którym właśnie jesteśmy, to jest meczetem Ibn Tuluna. Jak głosi legenda, jest to miejsce, w którym Abraham zamierzał zabić swojego syna Izaaka. Początki do czasów bizantyjskich w VIII wieku, następnie został rozbudowany w wieku X. Jeden jedyny minaret w ten sposób wyglądający w całym Kairze. A to nie jest w ogóle porcelana i to nie jest... Nie, to tylko chodzi o to, że tak, to się powleka, że to jest bardzo cienitką masą, po prostu trzeba... Słońce przyszło. Wtedy wygnańcem z Iranu zmarł na raka w klinice w Egipcie. Do miejsca jego spoczynku odprowadzało go procesja przez całe miasto, na czele której szedł ówczesny prezydent Sadat i prezydent Nixon. Proszę Państwa, tutaj są także groby całej rodziny królewskiej króla Faruka, no ze wszystkimi jego żonami, bo chłopak gruziarski miał tego 3 albo 4 sztuki. Jeżeli chodziłoby o sam meczet Kassana, pierwotnie pomyślany był jako madrasa, czyli szkoła religijna, potem jednak ten Kassan budując od razu budował... Aktualnie zwiedzamy tak zwany meczet Hassana. Pochodzi to z XIV wieku. Służył jako szkoła muzułmańska, meczet i jeszcze coś. Miejsce na ablucję. Muszę być szukać swoich. Dziwana. To jest miejsce do ablucji, tak jak w tamtym meczecie. Oczywiście 400 lat później, to że już idę. Grobowcu, proszę. To jest doczytana kasa. This is Tumba. Tumba. Hasan, ten biały lodziarz w czapce z moją córką, to jest miejscowy policjant. Policji jest tutaj mnóstwo, wszelakie. Policja zwykła, policja od zabytków, a to jest policjant od właśnie spraw sakralnych. Trochę tak. Biały zaopiekował się nie tylko Ewo, ale również i mną. Pokazał mi okno, z którego mogę filmować cytadelę. Co prawda przez oknem stoją rysowania, ale cośkolwiek sądzę, że będzie widać. Ja. Grób Hassana z bliska. Dobrze, uciekamy.
to jest meczet sąsiedni. W meczecie tym pochowany jest Reza Pahlavi i paru innych dostojników. Zaraz do niego wejdziemy. W głębi oczywiście Stadela. Jestem w meczecie, gdzie właśnie pochowany jest szach Reza Pahlavi. Nie wiem dokładnie w którym miejscu, ale będziemy tam szli. Grobowiec rodziny króla Faruka. Cała familia z przyległościami. Nie wiem, czy w kamerze będzie widać, ale jest to tak sprytnie skonstruowane. Mimo ogromu tej budowli, z jednego z okien pada blask, ciągnę po tym promieniu. Na miejsce, gdzie usytuowano podstawę, znajduje się księga Koranu. Obok jakiś grobowiec. W części tej pochowana jest pomniejsza rodzina króla Faruka. Odbywa się zebranie klubu feministek. Cytadela, widok z drugiej strony. Za chwilę do niej wejdziemy. Jesteśmy właśnie około 12, w związku z tym świętobliwi modlą się. Jak na kraj islamski, niewiele jest modlących. Więc to ciekawskie. Widok na meczet Alego. Zbudowany w XIX wieku. Ali był istotą bardzo europejską. To znaczy zbudował sobie pałac na wzór europejski. Żył też dosyć ciekawie. Rżnął nie tylko żołnierzy swoich najbliższych. A to już jest stara dzielnica Kairu. Kair islamski. Panorama Kairu. Tu mieszkamy. Dokładnie może nie widać gdzie, ale za to obraz miasta. Wszystko filmowane z terenu Cytadeli. Tutaj widać piramidę, ale bardzo, bardzo niewyraźnie. Jesteśmy na dziedzińcu meczetu Alego. Oczywiście już rytuał obowiązuje bez butów. Meczet ten został zbudowany w bardzo szybkim czasie. Kosztem dużego nakładu, że tak powiem, środków finansowych. Biały marmur do wysokości 11 metrów. Piękne kolumny, które niestety zaczęły się rozłazić, zostały spięte hakami. Zacząłem mówić o Ali. Mężczyzna bardzo pracowity. Wymordował całą swoją gwardię z wszystkich mameluków. Wyrzynał i rżnął. Pił i żył.
sądził niezbyt sprawiedliwie, ale skutecznie. W tej chwili usiłuję filmować. Jest to grobowiec Mohameda Alego. Gdyby się pan udało. Właśnie. Nie chodzi tu prawdopodobnie o tego boksera. To, co teraz próbuję zrobić, to Muzeum Zwycięskiej Wojny Arabsko-Żydowskiej. Oczywiście zwycięskiej dla Arabów. Widać to po czołgach arabskich, które mają lufy skierowane zwycięsko w górę i po czołgach przeciwników, które zostały w dupę. Bohaterski samolot. Czyli polska wilga. Islamska uliczka. I to, co w tej chwili kręcę, jest to dzielnica, właściwie miasto umarłych. Wśród grobowców dobudowano mieszkania, bądź w ogóle w grobowcach mieszkają ludzie. Tomorrow I shall see the east burning with a new flame. The pyramid. Carved in rock near his tomb. Fostered this sacred enterprise. One day the desert sands invaded the fields, marshes dried up on the river's bank, and so to save his life, man invented civilization.